Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku mojej serii Zagrajmy w Dark Souls 3. Ja jestem Kamek. No i w ostatnim odcinku zabiliśmy tego bossa. Miałem już wyruszyć dalej, ale sobie przypomniałem, że znalazłem klucz do tej celi. I najpierw sobie tu podejdziemy. Więc otworzymy, zobaczymy co tu będzie. To zobaczę. O, dobra. O, jest, okej. Okay. Tak myślałem, że to tu. Pogadamy. You know Taylor, are you? No, no, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. Below the high wall is a musty little town, not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then, huh? Okay, spoko. Very well. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement, and I promise to assist you. Okay. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part and... Okay. Teraz zobaczymy, co to za pierścionek nam dał. Wyposażenie. Zwiększa absorpcję obrażeń fizycznych, czyli zmniejszenie obrażeń fizycznych, tak? I kiedy poziom punktów życia jest niski. No to weźmiemy, no zawsze coś, nie? Nie mamy nic innego. Zanim oddamy, to sobie pochodzimy z tym, nie? Dobra, to teraz ja szybciutko wezmę sobie tą kość wiodącą do domu. Tam nic nie mam w zasadzie do tego, do... w mieście do roboty. Wszystko już mam. Teraz sobie postanowiłem, że będę ulepszał zręczność, bo chyba poza nagraniem sobie jeden dałem, czy tam dwa do zręczności. I no to dodaję do obrażeń, nie? I to... Mniej więcej 2-3 poziomy dają tyle obrażeń, co jedno ulepszenie broni, więc no to może o wiele lepiej dawać niż, o wiele więcej dawać niż mi się wydawało do tej pory, nie? A życia już trochę mam, więc nie będę potrzebował tyle. Dobra, tam są te buraki, które pominąłem, już nie chcę mi się z nimi walczyć. Ci starczą, to zmora dla mnie. Znaczy, no pojedynczo mogę ich rozwalać, ale tak ten, nie? Niezbyt. Wznieść sztandar. A to ta babcia tam mówiła o tym jakimś sztandarze, żeby wznieść, nie? Ładnie to wygląda. Zaraz zobaczymy. O, tutaj są, już widać nawet, jakieś te słupy z ogniami, nie? Tutaj, o, w tym lesie tam, o. Też jakiś wycinek muru, może tam też będziemy się przejdziemy. Nie wiem. Tam widać jakąś katedrę. Dobra, tam jest jakaś też osada. Prawdopodobnie będziemy nawet tam chodzić, nie? Nie wiem jak tam dalej, w tych górach. Tam w tych górach jeszcze jakieś zabudowania widzę, ale nie jestem pewien. Dobra, znosimy sztandar. No to lecimy do krainy Oz na latających łysych małpach, tak? Jest ogień, widzę. Dobrze. Nowy punkt będzie... Będzie teraz... No w sumie tam też był po tym... po bossie, więc nie ma tego złego. Okej. Okay. Coś tu jest? Nie ma, nic nie widzę. Najpierw sprawdzimy, czy coś tutaj jest. Nie widzę przeciwników, w każdym razie, ale trochę bezpiecznie się poczułem, bo mam ogień od razu tuż pod nosem, więc jakbym to zginął, to nic nie szkodzi. Okej, schodzimy.
coś jest jeszcze? O, ktoś otworzył bramę. Ła. Czy tam bym poszedł, zobaczył co jest. O nie, pies, kurde, ja nie lubię psów. Ciężko trafić mnie. Okej. No, jakoś udało się dosyć dobrze trafić. Trochę chyba macham myszką, mało widać podczas walk takich. Ale no, chcę szybko obrócić się, żeby do tych psów, nie? Nie jest to tak płynnie, jakby było, nie wiem, gdzieś na padzie czy coś. No ale okej. Zobaczymy, czy może jakieś coś będzie. O! Kurde, no, skaczą na wszystkie strony. Nęcąca czaszka, no to wiadomo, to wabi przeciwników. No ten jest jakiś inny, czy nie? Myślę, jakiś taki dzwonek mam, bo ci nie mają. A nie, też mają dzwonki. O, tam coś jest? Kości dwie. No, zużyłem ostatnio, to się przyda. Coś jeszcze może jakiś zostanie, nie? Please, grant me death. Undo my... A, ten się porusza. Wszyscy skamienieli, a ten się porusza. Oh. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Mjoll of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, champion of Ash, I was once a sorcerer. Uprzyjmijmy, no. Oh. Im więcej, tym lepiej, nie? Honored. I should be dead. Yet you have granted me I, Mjoll of Londor. Dobra, zniknął. Pewnie się przeniósł tam gdzieś do miasta naszego. Nie ma tu innych jeszcze? Chyba nie. Jeden przeżył. No to nic innego nie pozostało, jak pójść przez tą bramę, nie? 21 noży do rzucania. Zastanawiam się zużyć butelkę Estusa. No, nie bardzo chyba. Dobra, lecimy. Jakiś inny gościu? Tak jakby... Jest ognicho, widzę. Jeszcze zobaczę, czy tu wszystko jest ok. Żeby nic nie pominąć. Jakieś te skarby. Jak tylko patrzę, może coś wypatrzę z tej strony. Nie wiem, co to jest ten znak przyzwania. Jakieś takie dziwne, inne kolory. Nie wiem, co one oznaczają. Raz fioletowy, raz żółty, raz kurde niebieski, raz czerwony. Ważne się napiję. Muszę timingi jeszcze. Jeszcze nie wyczuwam dobrze timingów. Znaczy... czasów, po jakim on wykona już atak, nie? Dobra, tu jest wszystko tak, okej. Okay. Ja bym niczego nie ominął. Czasami jak się wraca człowiek, to dopiero wtedy widzi. Ja tu przywołałem... Odpocznij, okej, okay, dobra. Paliłem ognicho. Dobrze. Z tymi pieskami nie chcę tyle znowu walczyć, nie? Co mnie tutaj na nas jakiś kościół leży? Chyba nic nie ma. Nie widzę bynajmniej.
się gościu zamienił w drzewo, czy mi się wydaje? W każdym razie, lecimy. To tu jest. Na trailerze widziałem chyba, że takie coś żyło, ale może mi się wydawało. Ach, ta śmierć, dobra. Ale trzeba chyba walnąć dopiero, można podnieść, okej. Tarcze, po co mi tarcze? Tyle tarcz na start, nie? Broni, o, ten, dwie broni naraz do dual wielda, niewiele, nie? Dobra, to tutaj mam wszystko. Można iść tędy. Zobaczymy, co tu jest. Jakiś gościu był. Tak jak ten więzień, co za go uwolniliśmy. Mniej więcej taki podobny ma hełm i w ogóle. Taki kapeluszek. Śmieszny. No dobra, tutaj nic nie można, tylko muszę zeskoczyć tędy, nie? Normalnie bym tutaj zszedł, nie? No, dobra. Możemy iść jeszcze raz. Znowu gościu zamienił się w drzewo. Lecimy dalej. Proszek naprawczy, ok. Tu może bym wziął, żeby za blisko nie podejść, bo ja spadnę. O, ok. Lecimy dalej. Teraz tak, tu coś leży, ale zazwyczaj jak leży w dziwnych miejscach takich, to jakaś zasadzka jest. Nie, no to nic nie było w takim razie. Okej. Okay. Był gościu. O, dość sprawnie ich rozwalam. Nie wiem nawet jak oni walczą, szczerze mówiąc. Czy oni są niebezpieczni, czy nie, ale wolę nie ryzykować, nie? Żeby sprawdzić jeszcze... O, jest gościu. Szybki. Dobra. Poszedł. Zawinionko z węglową żywicą. To pewnie jest jakiś ten... tymczasowe umagicznienie broni. Znaczy nadanie im właściwości ognia. Także... mi się wydaje. Tak było właśnie w dwójce chyba. Dobra, weźmiemy butelkę jedną. Bam. Zobaczymy jeszcze, tylko zobaczę, na wszelki wypadek. Tak, dodaję moc ognia do broni w prawej ręce, a to jest od błyskawic. O, nawet takie coś mam, nawet nie widziałem. Tu mam coś, to... mam nadzieję, że będzie też można bronię robić z tych dusz przeciwników, tak jak w dwójce dokładnie było. Tu mam ten czysty klejn, żeby czystą broń, czyli wyczyszczenie tej broni zakręcić. Można by posprzedawać tych badziewia. Może by coś dostać dusz za to. Tarczę bym mógł posprzedawać. Chociaż bym chciał zostawić, żeby ten, sobie sprawdzić, jak to się ten później walczy z tarczą, nie? Okej. Okay. Dobra, nic nie widzę. Żeby było... mamy cięte butelki estusiów. Tu jest jacyś nowi przeciwnicy są. Ale można zauważyć, że oni nic nam nie robią. Kość lorety. Oj, to ta loreta, której miałem ten pierścień przynieść. A to fajnie, może zachowamy sobie ten pierścionek. Ja tu widzę, że są beczki. Zobaczymy, jak to zadziała na nich. No, dość sprawnie to działa. Tak zrobimy innym też, no. Ale sobie latają, kurde. Dobra. Teraz możemy... To ten duży stwór, no. Nie wiem, co ona robi, momencik.
trochę oberwałem. A widziałem. Chyba mi już ten wytrzymałości zbrakło do kolejnego. Bo już kliknąłem, żeby jeszcze raz uniknąć, bo wiedziałem, że dwa ciosy zrobi. Krwawienie nadaje, okej. Kurde, w ogóle nie mogłem ją zestagerować, nie? No dość trudny przeciwnik, nie? O kurde, ale latam po ścianach. Momencik. Dobra. Dobra. Kurde, no już nie mam życia. Ale się bawiłem z nią trochę. Trochę źle robiłem, że chciałem combo robić po kilka ciosów naraz i kurde, to mnie trochę zgubiło. To trzeba ostrożniej bardziej walczyć. Ja to trochę napałem tutaj powalczyłem, nie? I to był mój błąd. Jeszcze można by... Zapominam o jednym. Można by próbować... Jedno, to znaczy wchodzić, obchodzić do pleców, bo czasami są takie sytuacje, gdzie naprawdę można im ładnie zajść ich od tyłu, podczas jak oni robią jakiś bardzo wolny atak i wtedy jakiegoś kryta walnąć. Dobra, tam zaraz, tak mi się wydaje, że zasadzka, bo takim też dziwnym miejsce jest. Fragment Estusa. Ła, kolejna butla będzie. Fajnie, fajnie. Już siódma. Dusza nieznanego podróżnika. No i nie widzę, żeby tu była kurde jakaś zasadzka. Myślałem, że coś zeskoczy, czy to mogłem sprawdzić nawet wcześniej, czy coś nie ma. Mam mało życia, więc muszę teraz... uważać, że tak powiem, nie? Nie, mam nadzieję, że tu jest jakiś ogień znowu. Znaczy... tu jest jakieś przejście. Czy stamtąd przyszedłem? Nie, stamtąd przyszedłem, okej. Okay. I tu można na dwie strony... O kurde, jeszcze tu są... Ale to dwóch, to moment. Zaraz. Zaraz ogarniemy. Tu coś leży. Mi nic nie zaszło. Ja mam bardzo mało życia, to tak żar. Kurde, no. Żar używać tutaj to trochę lipa by była. Dużo przeciwników z tą grubą Bertą, kurde, się namęczyłem trochę. Coś jest? Jakby ślepy zaułek z zasadzką. Nawet mnie z tyłu zajdą. Nie, no nic nie ma. Zemo, nic nie zrobię, nie? Tak, tam było dwóch przeciwników, tu jest jeden schowany. I tu jest jeden, o tak, zrobiony, czyli to tak pochowali przeciwników, widzę. O, tu jest schowany gościu. Ale tu byli jeszcze, nie? Tu jest gościu. A spróbuję zajść od tyłu. Bo jestem prawie, że na jeden, na dwa ciosy górę, nie? Można ich zepchnąć. Okej. Okay. Tam jakieś ziomy patrolują. Ale to dwa naraz, to spróbuję tego... Zobaczymy, jak się kryty biło. Okej,
Nie wiem, coś chyba źle zrobiłem, ale... Albo z altem, dlatego że nacisnąłem. Próbowałem ten kryt zrobić, no ale okej. Moment, ich jest dwóch. Ach, co tu by zrobić, żeby dobrze? Wyszli akurat. Jeden się wraca. Spróbuję tego w takim razie. O, chodź tam. O kurde. On rzuca bombami. Ale numer. Nie ma dalekiego zasięgu, nie? Kurde. No, idzie drugi, to nie, czekaj. Już życia na jeden cios, kurde. O, podchodzi, dobrze. Dobra. Ale mu wjechałem ładnie, yeah. Szata robotnika. Teraz tak, tu są dwaj bodajże. Ja tak patrzę w dali, czy jakiegoś ognicha tutaj nie ma. Fajnie by było, jakby było jakieś ognicho, ale tu nie widzę. Byli ci dwaj patrolujący. Jakieś takie stajnie tutaj są. No ale, kurde, bo taki mam problem, że... Z jednej strony nie chcę walczyć z tą grubą znowu, a z drugiej strony nie chcę umierać, nie? Zobaczymy. Są poukrywane te... O kurde. Już widziałem jak... Już... Widziałem, że leci na mnie, ale... Już kliknąłem, żeby się ruszyć, ale zanim... On ma takie opóźnienie do ruchu, nie? No właśnie, na jeden cios, nie? Dobra. Jak to było? Dobra, to tam te pieski, niech sobie będą. Dobra, podejdziemy chyba szybko teraz. Aj, kurde. Ile mam? 6. Mógłbym sobie tego ten fragment Estusa wziąć, ale... Już szkoda chyba trochę. Tam był po drugiej stronie gościu, on się uaktywni. Dobra, to idziemy, bo... Tak. Okej. Dobra. Muszę by się nauczyć, jak tą grubą Bertę walczyć z nią, bo... Z tego względu, żeby kurde już teraz ją normalnie rozwalać, bo... O, trochę lipa, jak będę się tak męczył za każdym razem. No tu są te wybuchowe. To jest o wiele ułatwia sprawę, bo jakbym miał z nimi pojedynczo walczyć, no to by było trochę... czasochłodne. Tam gdzieś jeszcze jeden był. Tu. Fajnie jest podbiegać i nim tak... ...wklejać te ciosy na tak. Aha, to jest jakiś inny. Skubany, szybki. Ale jak już zada cios, to... bardzo, bardzo wolny, nie? No i jak widać, nawet że zginąłem, to no... To ten. To niewiele mi życia odebrało. Może to za pierwszym razem tak niewiele mi odbiera życia. Nie wiem. Dobra, zobaczymy.
się kończą powoli. Te. Coś za mną leciało, taki ten czar chyba. No, ale bym dostał jeszcze raz. O, nie ma. Nie tego. Nie pobiegli za mną? Jest, są. Wracałeś, okej, okay, spoko. O, dobrze, bomby zapalające się przydadzą. Tak, właśnie już wiem czemu mi tak nie wychodziło czasem. Widzę, że wytrzymałości nie mam. Kurde, to już wiem, to trzeba pojedyncze ciosy, bo ona jest bardzo... No, od razu trzeba tu pojedyncze ciosy i... Ale ona ma zasięg tym kurde maczugą. Strasznie, kurde. No i jeszcze z tego względu, że już nie miałem wytrzymałości, a próbowałem unikać i robił ten, ale bez wytrzymałości to nie ma iframe'ów chyba ten. O kurde. O, no to pierwsze fejle, kurde. No tam trochę dusz wcięło mi. Ale już dobra, trudno. Kurde, jeszcze raz tutaj, o lol. Nie wiem czy nie ucinać to po prostu, nie? No, ale się nauczę w końcu, nie? Jak ich tam załatwiać, nie? Tam sobie ten chodzi, dobra. Jego trzeba rozwalić chyba, nie? Z wiłami tutaj. Okej. Okay. Trochę mnie dobija, że tak jak ja mam ten tryb gry, że dwiema brońmi jest o wiele gorszy niż każdy inny, nie? Bo normalnie pojedynczą bronią tyle samo bym robił obrażeń, nie? I jeszcze do tego dochodzi to, że praktycznie... no pojedynczą bronią chyba szybciej wychodzą ataki, nie? Pojedynczą bronią. Raz, dwa... Chociaż może tak samo. No tylko, że nie mam tarczy, nie? O, jest, fajnie. Tym razem odzyskam to, co tam wtedy z tego. Z jeden lew mi był wtedy. Znowu bombami. A. Marnowałem. Czy ja umiem te krytyki zrobić?
tam jeszcze biegną. Moment, bo to ze wszystkimi naraz to nie jest zbytnio mądre rozwiązanie. Z samą tą to już jest problem. Dobra, trochę ostrożniej. No, raz wyszło, tylko na dwóch estusach. Powoli się uczę, powolutku, nie? Nie mam tak, że tarczą się zasłonię i kurde nieśmiertelny jestem, tylko muszę się trochę namęczyć, żeby dobrze wyczuć, kiedy mogę unikać, a kiedy nie. Okej, jakieś itemy mi poznajdowało. Śmieci, okej. Okay. Tędy przechodziłem ostatnio? Kurde, nie wiem. Zapomniałem trochę. Czemu ty nie spadasz? O, trochę tam. Sfejlowałem. Nie wiem, w którą stronę poszedłem, czy tu? Czy tam, nie? Wiem, że tu jest ten kolo. O, już mnie nawet widzi. Tam jest też jakieś przejście. I mam dwa, most albo to, nie? O, jeden się zagrował, okej. Okay. Idziemy go załatwić. Okej, okay, tu byłem, nic nie było. I czemu? Okej, okay, to jest chyba wszystko wyczyszczone. O, jest ten mały... ten mały badziewie. Włamek tytanitu, jest! Ulepszymy broń wreszcie, wahaha! Super. O, jest ten strzelający. Ale mi hity walą. Ale mocne są. Jeszcze jeden wygląda tutaj nic. O, elegancko. Dobra, weźmiemy jeszcze jeden estus. Dobra, to tylko tu będzie już zejście w jedną stronę. Bo bym się trzy razy musiał zastanowić, czy tam pójść. Tam nie, nie widzę ogniska. Szczerze mówiąc. Dobra, to pójdziemy mostem w takim razie. Tu mamy doczyszczone elegancko. Pójdziemy mostem. No, jeszcze te są braki.
kolejna bomba, przyda się. No nic, tutaj w takim razie wiem, że oni są na górze. Będę musiał uważać po prostu. Idziemy tędy sobie. O, wstają jednak. No kurde, jak mnie działa? Ale się wystraszyłem trochę, kurde. Już widzę, na ziemi leży. Znaczy, w ziemię wbił ten widły, kurde, to sobie myślę, no już można podejść. Podchodzę, on mnie cios wziął, nie? Kurde, ciężko. Okej. Oj, znowu butelek nie mam, ja pierniczę. No ale to jest właśnie ten, mój tryb gry, nie? Dusza, duża dusza porzuconego ciała, tak? No co, nic nie ma w takim razie. Tu coś byłoby? Nie, nie ma, dobra, to lecimy. Tam coś u góry jest. Wiem, że są te pierdoły takie, te małe. Poukrywane, o tutaj jest, nie? O, jest gościu z jakimś dużym mieczem. On by mi zadał chyba dużo obrażenia tym. I widać, że ma więcej życia, bo... Już był klepie i klepie, nie? Tutaj nic nie ma, okej. Może jeszcze jeden będzie? Czy nie? No nie widać, że jeden. Jakiś unicho? Jest. Chodź. Wiem, że tam jesteś. A, on to jest rzucający z tym. O kurde. Straciłem połączenie. Kurde, czemu? Jaj, to w takim momencie. Zaloguj się. Nie wiem, co się stało. Dobra, wezmę, kontynuuję, bo nie wiem, co się stało w tym. Nie? Wywaliło mnie z tego. Lol, no to trochę... No nie. A, już myślałem. Oni nie żyją, uff. Już myślałem, że od nowa mam ich zabijać, no daj spokój, ty. O, tego. To jeszcze tam dopiero jeszcze. No, to zarąbiście, no. Czy mnie zabije? Kurde lipa, ja już życia nie mam, no. Jeszcze raz muszę zabijać po kolei tych. Dobra, tu wiem, że nic nie ma. No tu będzie pru, momencik. Zobaczymy, czy on jest, czy nie ma. Gdzie on się podział? Tu jest u góry gościu. Teraz już się nie triggeruje, nie? Krągła tarcza, kaduceusz. O, właśnie. A teraz jak tu zrobić, żeby jakieś ognisko dostać? Ten u góry? Teraz zobaczymy.
No zginę, kurde, tutaj. Już nie ma. Jakieś, kurde, ognicho by się przydało. Wezmę, spróbuję z łuku w takim razie. Tam, jeszcze w tej grze tutaj nie grałem. Zaraz sobie uzbroimy wyposażenie. Mam 12 strzał, tak? Weźmiemy, zobaczymy. No to, kurde. A nie, to jest rolką. No kurde. Ale to obrażenie ma. Ło, zobaczymy jak daleki zasięg, czy tam trafię. Okej, okay, tylko że strzał już nie mam też. Muszę nakupić sobie trochę strzał. To warto na takie sytuacje, nie? Są niedostępni na razie, a tu... No unikać to trochę niewygodne byłoby ich teraz, nie? Tam jeszcze był. Tu ciekawy jestem, czy... No dobra. Okej, okay, i to? Dobrze, woma. Idźmy. Okej. Okay. Tu jest ten duży. Jakiś, kurde. Widzę. Ja mam mało życia. No i teraz takie... Dobra, to ja wrócę się, ulepszymy się. Bo mam... no trudno, nie? Najwyżej tu przebiegnę, ja się w kolejnym odcinku jakoś ominę. Weźmiemy... Mam ten... kapliczka zjednoczenia. Poznajdowałem jakieś itemki może. Trochę sobie damy poziom i zakończymy ten odcinek, bo już trochę tutaj przeczyściłem. No... Dobra, to tutaj przeczyściłem elegancko. Weźmiemy tak, pierwsze co musimy zrobić to ulepszyć nasze bronie. Przez dłuższy okres pewnie będzie, bo tu całe same bronie znajduje jednoręczne, nie? I więc założę się, że po prostu no, przez długi okres gry nie znajdę jakiejś innej broni, w której dwie bronie ten. Które każda w jednej ręce będę trzymał, także weźmiemy na plus 2. A, dobra, jest. I teraz potrzeba odłamek tytanitu. Aha, to jest to samo. Tylko, że potrzebuję 6 jeszcze ich, dobra. No dobra, dobra. No to to już mi dało, okej. Okay. Wzmocnij butelkę Estusa. Ok, przydzielę Estusa, tak, ok, napraw tutaj w zasadzie nie ma, dobra, zaklnij, o, można tak, czysty klejnot to jest to, fizyczne 152, ok, a co to robi, nie wiem. Tu jest ulepszone najmity. Ogniste, a tu ulepszone. Nie wiem co to robi. A, że więcej chyba, no, do siły. Lepiej skaluje z siły, nie? Tutaj jest, nie? Z E do C. Więc będę miał bonus do siły nie plus 20, ale plus 29. Tyle tylko, że zwykłe obrażenia mi domyślne będą mniejsze. Tu z kolei te chyba ujmuje, plus 20. Ale zwiększa podstawowe obrażenie, nie? Bo tutaj usuwa skalowanie ze zręczności, no to też do kitu, nie? Mimo, że obrażenie już bym miał większe o 4 chyba, tak? Bym miał 138, nie, o 14 w sumie. Także, no ale to później będę miał większą zręczność, to mi o wiele więcej będzie dawało, nie? No i to jest ogniste, to też, kurde, usuwa te... Także... Bez sensu, nie? Weźmiemy, idziemy z powrotem. Pretty, be careful. Dobra.
tutaj mam. Jeszcze coś mi się rzuciło w oczy, nie wiem czy to o to. O co to jest właśnie? A te śmieci. Ja myślałem, że to jest ten taki pył do wrzucenia do ogniska. W takim razie nie. Dobra, to jeszcze raz. Momencik, weźmiemy ekwipunek. Zużyjemy to. Użyj wybrane. Tak. Okej. Mam nadzieję, że ze dwa lewki dam, nie? Zobaczymy. Jeszcze raz. To. Dusza nieznanego podróżnika. Użyj. Przydałoby się ognisko jakieś nowe. Welcome home, speak thine heart. Nowy poziom. Very well. Then touch Higna. Dobra, i miałem do zręczności pakować. Tylko jeden niestety. Tak, tak do jeden do broni, jeden do ataku widzę. Ale do obrony wszelkiej daje i odporności. W sumie to nie jest złe. No dobra, trudno, jeden poziom. 2000 kurde, już mogą mnie zużywać, dopóki nie sprawdziłem ile mi potrzeba. Trochę tutaj niezbyt zrobiłem. No ale dobra, mamy większe, znaczy mocniejszą już broń teraz. Więcej estusiów i więcej dexta, więc więcej obrażeń będzie na pewno. I więcej estusiów, czyli więcej będziemy mogli ten, nie? Także dobra, tyle na ten odcinek. W kolejnym postaram się przejść przez ten mostek. Albo tam wpaść w tą dziurę na co lewo, nie, zamiast na mostek. Zobaczymy, co tam jest, ewentualnie. No spróbuję, zobaczymy, czy mi się uda tam dobiec. Kurde, szkoda teraz by było ginąć, bo mam dużo dusz. No dobra, ja sobie sprawdzę chyba do farmie te dusze, żeby zobaczyć nowy poziom. Do farmie sobie tam 1200 powiedzmy dusz, nie? I ten, i... Dam sobie lewa w Dexa i już w kolejnym odcinku, przed kolejnym odcinkiem jeszcze zobaczę jak mi się uda dobiec do tych miejsc właśnie, omijając te wszystkie mobki, bo mi się strasznie nie chce tyle znowu czyścić. I jak mi się to sprawnie uda, no to już się zobaczymy w kolejnym odcinku już w miejscu, żebym miał na start wszystkie estusie i w ogóle, nie? Także, no, do zobaczenia wkrótce.